Dzień dobry. Witam Cię tekstami biblijnymi wybranymi na dzień dzisiejszy. Pierwszy tekst wyjęty jest z psalmu 65, gdzie czytamy: Wieńczysz rok dobrocią swoją. Drugi fragment pochodzi z Dziejów Apostolskich, z rozdziału 14. Bóg nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze. Z roku na rok coraz bardziej odnoszę wrażenie, że bliższe jest nam to, co nas boli i co przeszkadza, niż to, co piękne i wartościowe. Dużo łatwiej nam zauważyć problemy, braki, swoje lub cudze błędy, niż naprawdę docenić wartość każdej chwili. Z psychologicznego punktu widzenia jest to uzasadnione, ponieważ człowiek ma w sobie takie zmysły, które zwracają uwagę na zagrożenia, na trudności i braki, ponieważ właśnie ta wrażliwość była i jest w wielu miejscach na Ziemi kluczowa dla przetrwania człowieka. Nowoczesny, współczesny świat nie wymaga od nas takiej czujności, ale skłonność pozostaje. Dlatego łatwiej jest nam zauważyć to, co złe i trudne. Również kultura, w której żyjemy, często podkreśla braki. Widzimy to w mediach, w społeczeństwie, a nawet nasze własne oczekiwania wobec siebie wzajemnie bywają pod tym względem raniące. Pojawia się nieustająca presja, by osiągnąć więcej, przez co zapominamy cieszyć się tym, co mamy. Dążenie do doskonałości przesłania radość z tego, co jest wystarczająco dobre w naszym życiu. Psalm 65 i Dzieje Apostolskie przypominają nam o tym, że Bóg otacza nas swoją dobrocią i opieką, ale my często tego po prostu nie dostrzegamy, ponieważ nasza uwaga jest skierowana na problemy. Boże dary, takie jak deszcz, urodzaj, radość serca, wszystko to jest dostępne na co dzień, ale nie zawsze to zauważamy. Zamiast tego koncentrujemy się na tym, co nam przeszkadza. Z biblijnej perspektywy warto zauważyć, że tego rodzaju postawa wdzięczności wymaga od nas pracy. Ona jest bardzo ważna, ponieważ nie tylko pozwala nam doceniać to, co mamy, ale przede wszystkim zmienia nasze nastawienie do życia, a ono jest punktem wyjścia do tego, co robimy, do relacji z innymi, do tego, jak się czujemy. Słyszałem kiedyś takie porównanie czy obraz mówiący o tym, że w niebie znajdują się ogromne kontenery wypełnione błogosławieństwami, których nigdy nie zauważyliśmy, po które nigdy nie sięgnęliśmy, których nigdy nie byliśmy w stanie docenić. Popatrz, czytamy dzisiaj, że Bóg daje o sobie znać właśnie przez te wszystkie dobre rzeczy, które nam daje. Przez te błogosławieństwa, jakich doświadczamy, a jest ich, wierz mi, naprawdę mnóstwo. Niezależnie od tego, gdzie jesteś i jak się czujesz. Zacznij ten dzień, albo po prostu pomyśl przez chwilę nad tym, co masz. Doceń te najprostsze, najbardziej codzienne drobiazgi. Zobacz w nich Boże zaopatrzenie, które Ciebie otacza. Otwórz całego siebie na to, jak bardzo Bóg Cię kocha, nawet w tych wyzwaniach i przeciwnościach, które przeżywamy. Życzę Ci otwartych oczu, które widzą więcej, i otwartego serca, które uczy się doceniać to, co ma. Pozdrawiam serdecznie z Żorem.